Halo, witam Państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy na sparing reprezentacji. Może być ciekawie. Dziś zobaczymy, jak Ekwador gra przeciwko Brazylijczykom. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja takiego ustawienia z dwoma napastnikami, którzy będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku pomocników. Możemy się też spodziewać niejednej akcji skrzydłem. Na ekranach widzimy teraz skład Brazylii. Zagrają systemem, Jacek, 4-3-3. Na co zwróciłbyś szczególną uwagę? No przede wszystkim chyba na szerokie rozstawienie skrzydłowych. Jeśli rzeczywiście będzie ich znosić ku liniom bocznym, bardzo rozciągnie to pole gry. Szybcy skrzydłowi mogą sprawić obrońcom sporo problemów, szczególnie tacy, co potrafią nie tylko dośrodkować, ale też zejść do środka. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Neymar, brazylijski napastnik, grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego można się spodziewać po jego występie? Mocnymi stronami tego piłkarza są umiejętność kreowania akcji i panowanie nad piłką. Jest świetny w mijaniu przeciwników z wodami i trudno mu odebrać piłkę. Neymar lubi grać krótkimi podaniami i wykładać piłkę, ale chętnie też sam uderza na bramkę. Nie ma gola, piłka odbita od poprzeczki, wraca na boisko. Wyglądało to na pewną bramkę, świetnie bramkarz interweniował. Szkoda, że ten strzał tak minimalnie niecelny. Byłoby prowadzenie i sytuacja znacznie bardziej komfortowa. Neymar. Kapitalnie to zrobił! Chyba będzie gol! Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają aż dobra okazja. Teraz szansa na prowadzenie. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Neymar dośrodkowo. W ostatniej chwili, sami Państwo widzieli. Myślałem, że będzie gol. Kapitalna interwencja obrońcy. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wszyscy widzieli już piłkę w siatce, ale obrońca jakimś cudem zdołał ją wybić. Przejęli piłkę, popatrzmy. Przywilej korzyści dla Tak. Decyzja arbitra, rzut wolny dla Brazylii. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. No, kto przejmie tę piłkę? Genialne podanie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Jak się go pozostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Neymar. Uderza. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Widać, że prowadzenie rywali nie podcięło im skrzydeł. Wyrównują. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Cristiano Boa. Caicedo. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ależ pechowe podanie i strata. Szykuje się do dośrodkowania. Będzie strzelał.
Ach, niecelnie. Taki strzał z woleja bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. Renato Ibarra. No, już blisko pole karne. Dobre to prostopadłe podanie. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Neymar. Uderzenie w stronę bramki. Czy będzie prowadzenie? Tak! Jest upragnione prowadzenie! Wspaniale to zrobił! Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. Spójrzmy na to z innego kąta. Gra wznowiona od środka. Brazylia prowadzi. Cristiano Boa. Caicedo. Nieporozumienie i strata piłki. Renato Ibarra. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ramirez. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Neymar. Uderzenie. Kolejny raz ratuje zespół. Świetnie złapał. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Neymar. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Gwizdek sędziego i rzut rożny dla Canarinhos. Neymar dośrodkowuje z rzut rożnego. Już blisko pola karnego. No i kolejne jego dobre podanie. Neymar. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. I piłka wybita do przodu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, będzie gol! Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Miejmy nadzieję, że dostarczy nam równie dużo wrażeń. Tak, Darku, świetna gra w pierwszej połowie z mnóstwem ciekawych sytuacji. Sądzę, że to jeszcze nie koniec emocji. Dobra okazja do oddania strzału. Udanie zablokowali ten strzał. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Neymar. Dobra wymiana podań. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Aj, szkoda tej okazji, bo na pewno ten gol dałby odetchnąć drużynie. Muszą się bardziej skoncentrować, bo inaczej będzie kłopot. Ryzykownie, ale udanie. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Dobrze się tu znalazł. Zdołał oddalić niebezpieczeństwo.
Ma dobrą okazję do strzału. Ale szop... I piłka ląduje w siatce. To jest gol samobójczy. Niestety, takie pomyłki się zdarzają. Pechowa ta interwencja. Gol samobójczy, żeby się tylko nie załamał. Spójrzmy na to z innego kąta. Muszą się zmobilizować i zapomnieć jak najszybciej o tym, że stracili bramkę samobójczą. Cristiano Boa. Atakują wzdłuż bocznej linii. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Neymar. Uderzenie w stronę bramki. Pewna interwencja, ma piłkę w rękach. Caicedo. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Cristiano Boa. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Neymar. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Ma trochę miejsca na strzał. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Caicedo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Neymar. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Oba zespoły dokonują zmian. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ładnie po skrzydle. Neymar. Blisko pole karne, może strzelać. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Caicedo. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Stawiają wszystko na jedną kartę. W końcu niewiele już mają do stracenia. Kolejny napastnik w składzie powinien zwiększyć siłę ataku i dać szansę na bramkę. Nie mieli wyjścia, to ich jedyna nadzieja, a czasu coraz mniej. Neymar. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Oddaje strzał. No i jest rzut rożny dla reprezentacji Brazylii.
Dla gospodarzy każda minuta jest niezwykle ważna, jeśli chcą jeszcze odrobić straty i doprowadzić choćby do remisu. Nic więc dziwnego, że kibice są oburzeni grą na czas gości. To fakt, taka gra. Szansa na oddanie strzału. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Cristiano Boa. Mija 86. minuta. 4 do końca. Atak Brazylijczyków. Daleko wybijają. Brazylia za chwilę wznowi z linii bocznej. No, prawie, ale nie opanował piłki. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Pięknie go dostrzegł. Może zdecydować się na strzał. Bramka! Tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. Sędzia wkrótce zakończy mecz. Ten gol to niewiele, jednak zmniejsza nieco gorycz porażki, szczególnie, że padł w doliczonym czasie gry. To pokazuje, że mimo znaczącej przewagi rywala zawodnicy postanowili walczyć do samego końca. Za taką postawę należą się im podziękowania. No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. I mamy koniec meczu. Zwycięstwo Canarinhos.